minutes later. Nie jedzie, dziecko jedzie. Nie, 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 ej, uspokój się, dobra, nie, dobra, uspokój dobra, się, dobra, uspokój okay. się, spokojnie. Z kim masz do czynienia? Spokojnie, spokojnie. Z kim masz kurwa do czynienia? Spokojnie. Uspokój się. Spokojnie, tu załatwimy rozmowę, panowie. Nerwy są niepotrzebne, tu są dzieci. Bo zaraz zadzwonię, nie, spokojnie. Się to kosztuje, jak na lawecie pojedziesz. Proszę pana, człowieku. Spokojnie. Przepraszam pana, niech pan się uspokoi. To się, wiemu pan powie. Młody jest, rozumie pan. Niech co pan... ty myślisz, Czeku, ile ja mam ale nie szarp dziecka. Nie szarpie dziecka, człowieku, nie nic szarpie, nie, bo go nawet nie nic dotknąłem. Nie wskuramy, nic nie wskurasz, trzeba porozmawiać z panem. Nie możemy tak, nie wolno, po to jest rozmowa. On się przejmuje, bo jest po prostu bratem i tyle, no. Odpowiada, bo jest mam... Nie startuje do mnie, bo dostanie w pałę zaraz. Ja wiem, ja nikt tu z panem nie chce w ogóle ten. My tu odjechaliśmy grzecznie zapytać, czy możemy. Powiedzieli tak, tylko tu, gdzie nie jest posiane, tam widzicie, pokazał posiane, tu nie. Tu się możecie pojeździć dziećmi. No i tyle, no wie pan, nie przyjechaliśmy tymi płytami betonowymi pod tego pana, powiedział tutaj spokojnie i tyle. Macie te dokumenty czy nie? No nie mam, no nie proszę pana, jak mam, na, widzi pan, żebym... Skąd jesteście? Z Krzeszowic. Z Krzeszowic? Tak. To tam Packa pewnie też znacie, nie? Kogo? Też was goni. Ze Straży Leśnej. Nie, ja mam, proszę pana, w Krzeszowicach tor, na którym uczę ludzi jeździć, nie jeżdżę po lesie. No to proszę pana, jak pan jeździ po lesie? Jak pan jeździ po lesie? No nie wiedziałem, że tu jest las, no po prostu... No wie pan co, no powiem panu, że tak kurde, no w zasadzie tam to ciężka tak, sprawa, nie? Ale byłem zapytać, wie pan, nie wjechaliśmy tu na dziko wyżywać się, tylko poszliśmy zapytać, czy komuś przeszkadza. Nie, możecie sobie chwilę pojeździć, jedźcie. Mówił, że tu maszyny jeżdżą i... Witam, komendant Straży Leśnej. Proszę pana, potrzebuję patrol. No co, no frosów mamy tutaj, nie? Frosy przeją nam drogi. Halo? W którym miejscu? Od dworu biskupiego pod zakaz trzeba wjechać na piaskownię. Tu jest dobra droga. No, pewnie, że znajdą. Od dworu biskupiego pod ten zakaz, gdzie jest, nie dotyczy mieszkańców. Jadą prosto po płytach, zjeżdżają na piaskownię i przy torach, tak, i przy torach skręcą w lewo. Ewentualnie my tutaj dziś wyjdziemy, poczekamy. Komendant Straży Leśnej na wieś zgłoszony. No czekam na razie. Jaki macie dobry. A jak tutaj w ogóle przyjechaliście tym? Drogą? No to panowie, no to chyba trochę tak nie bardzo, słuchajcie. Nic, nieważne, trzeba zapłacić, dziecko ma dzisiaj, wie pan, urodziny. Dziękujemy za urodziny, jest pan miłym człowiekiem. Ja jestem zawsze dla was miły. Ja jestem zawsze dla was miły, panie. Zapytałem tam wcześniej, przyjechaliśmy płytami betonowymi, zapytałem. Powiedzieli tu, gdzie nie ma żadnych sadzonek. Gdzie mówię, tu? Tak, tutaj nie ma sadzonek, tu nikomu nie przeszkadzacie. No i wylatuje pan, zatrzymuje się, idę do niego, a później już mandat policja. Okej. Okej, proszę nie pana. Dokumentu. No nie mamy, bo poszliśmy jeździć tutaj. Nie, no kto? Ale proszę pana, jedziecie z Krzeszowic, nie macie dokumentów, ludzie. No w aucie są, proszę pana. Po co mi dokumenty tutaj, żebym zgubił? Ale gdzie tutaj w aucie pan ma? No nie wiem, jak się to nazywa, Trzebinia, czy... Nieważne, no to już i tak już pan dzwonił, to już... My już raczej nic nie zrobimy, tylko musimy przyjąć mandaty. Więc nie psujmy sobie dnia, przepraszamy, bierzemy mandaty. Słyszy pan? To jest normalne zachowanie. To jest normalne zachowanie w lesie. To jest normalne zachowanie na terenie leśnym. Super, no co pan macha, pan ma... Panie, no co pan macha rękami, panie? No bo co mam, proszę pana, zrobić? Widzi pan, że do pana jeździć, idę? Jeździć, proszę pana, po torze. Co pan ma robić? Mam tor. Uczę no jeździć ludzi. No to dlaczego pan nie jeździ po torze? Niech mi pan powie. Ponieważ to, dzisiaj ma chłopak... pan do nas, do lasu, roz... Michał, powiedz, czy byliśmy kiedykolwiek tutaj? No, wie pan co, nie chodzi. Jeden ma z ma urodziny i dzisiaj się zdecydowałem, weźmiemy przyczepy, przyjedziemy tutaj, zrobimy mu prezent, pokażemy koparkę. Rower. Nawet z Wrocławia przyjeżdżają zobaczyć tą maszynę. Rower to i oglądacie no, ja maszynę. Wiem, my mamy motocykle. Nie wiedziałem, no. Tam pan powiedział mi wczoraj, spoko, możecie jechać, tylko nie po trawach, no Boże, nie po uprawach, tylko tutaj, gdzie pan, nic nie ma. Nie, po prostu nie wiedziałem, byliśmy zapytać, nie tak, że wlecieliśmy jak dziki i wyżywamy się. Podjechaliśmy, zapytaliśmy, czy komuś przeszkadza?
nasze jezioro, proszę mi wypadać mi stąd. Dzwoni. Zaraz dzwonię do kanicy. Co nie dzwonisz? Zaraz dzwonię do kanicy. Jaka jest? No dzwoń. Proszę bardzo. No poczekam. No dzwoń, jeszcze na policję dzwoń. A proszę bardzo. Co tam pisze? Co? Widzisz tą tabliczkę? Co tam pisze? Zakaz połuryb. No, a co ty robisz? Ja to postawiłem tu na szczęście, tylko należy. Tak, ty to jest moja tabliczka. Dzwoń po... Proszę bardzo, dzwoń po Kanieckiego. Jak się nazywasz? No to wybadaj się. Masz 5 minut. Proszę bardzo, już. Wypadź stąd. Szybciej. Ja to też, jak kurwa załatwiłem, to jest na pisze. To czyje to jest? Tu nikt nie ma jak na łeko. Jest to może dzisiaj na ryby przyjadę. A spróbuj. No to dzwoń. No teraz zobaczysz sympatycznie. Dzwonisz czy nie dzwonisz? Zaraz, kolego. Tu kurwa jeździsz tu motorami. No. Tu nie wolno mnie dać w ogóle, to jest zakaz wjazdu. Jeździcie tam, weź. Nie, oni to byli już pojechali. Teraz to przyjechał ten. Łobuzy jeszcze dwa. Dobre. No ja tu spadziemy, już się pani pytaliśmy. Znaczy Marcin się pytał. Pana Leszka się pytał. No tam motorkami. A tu jakiś pan. Jakiś pan się do nas puta. A nie jakim składamy po górach, żeby się spadł przez tu. Dobra, pan już tu nie. Weź się odpierdol gnoju. Dobra, proszę panią, ten pan nas wyzywa. Ja cię wyzywam? Tak, wyzywa nas pan. Wolno wjeżdżać i żeby tu i nie... I jeszcze pan... Dobra, daj mi teraz. To wszystko nagrało. Halo. Ja jeżdżę sobie po tych górach i daję tam spokój. Ale i tak jedziemy zaraz, nie gdzieś tam dalej. Wjedziemy dwa razy. Ale... Było tak wcześniej, tak stało. Jeszcze ustał tym samochodem się rozpędzić się.